No i rozpoczynamy. ESL Open Cup w dolnym lewym narożniku. Czerwonym Spirit, czyli Piotr Walukiewicz, Skyzy Gaming. No i rywalem Polaka jest oczywiście Gungwu Banda. Okej, okay, już zaczyna Niemiec. To jest oczywiście Fabian Mayer. Chcę zobaczyć jeszcze, czy Niemiec. Po pierwsze, czy go zobaczymy na Homestore Cupie, bo coś czuję, że może tam się pojawić. Też pewnie dlatego takie ożywienie u niego, bo on się zazwyczaj tak wybudza na... On chyba też, no właśnie, standardowo w miarę pracy jakoś tam ma. I po prostu na turnieje jakieś Dreamhacki, na jakieś Homestore Cupy się wybudza, gra i zazwyczaj ma naprawdę spoko wyniki. Czasami bez tego ciśnienia to też aż się dziwię, jak on daleko potrafi zajść. Całkiem skillowy zawodnik. A, aktualnie to widzę, że... jest w drużynie. Czy on się dzisiaj pożegnał z drużyną, czy mi się wydaje? Dosłownie... dosłownie chyba dopiero co... A, nie, okej, okay, 10 dni temu odszedł z drużyny Infernales Esports. O, pewnie dlatego, że po prostu gra tak... No nie powiedziałbym chyba o nim niedzielny gracz. Ale gra troszeczkę rzadko, kiedyś był oczywiście takim w miarę regularnym zawodnikiem. I niestety, ale właśnie dla Spirita wydaje mi się, że nie jest to łatwy przeciwnik. A w ogóle są już zawodnicy wypisani wszyscy na Homestore Cupa, czy to będzie dopiero za dwa dni, bo możliwe, że jeszcze nie ma, czy jest już cała lista graczy. Tam jeszcze na pewno jakieś będą roszady, w sensie jakiś zawodnik nie będzie mógł przyjechać, więc będą zastępstwa, bo to się praktycznie zawsze zdarza. Dobra, propka. Jedzie na... Znaczy, Boże, jaka propka, tak? Propka Spirita, czyli SCV-ka, jedzie na zwiat. No, widzę, że takie niezbyt skomplikowane otwarcie robi Polak, takie bym powiedział nawet spodziewane. Jeżeli chodzi o Gungwu Bandę, jego zwiat był... No, już był. Już się odbył i stracił probę. Ciekawe, czy to właśnie przez tę stratę proby teraz Spirit zagrał to, co zagrał, bo normalnie ta proba tutaj jeszcze by troszeczkę była, zobaczyłaby, że jest Command Center. A tu taka sytuacja. No wydaje mi się, że to jest całkiem dobre dla Spirita, że tę probkę rozwalił, bo teraz po prostu dużo ciężej... będzie ciężej rozpoznać może, co gra Spirit, ale jednak, no jak się widzi fabrykę z reaktorem... Dwa heliony też raczej zobaczy, no to jednak jest to pewna sugestia. No plus jest taki, że ukryty starport Spiritem nie został odkryty. A, dokładnie, tak. Geralt też na swoich streamach lubi mikrofon odsunąć, bo też jak miałem właśnie mikrofon na statywie przed sobą, czyli między głową, między oczami powiedzmy, a monitorem, to też takie było trochę... No, niby nie przeszkadza, ale coś jest pomiędzy i to takie średnie, no. Więc tak, lepiej jest chyba, jak tego nie ma. A z headsetem za bardzo tego problemu chyba nikt nie odczuwa. Dobra, dalej Medivac Spirita. Ale Niemiec jest bardzo ładnie przygotowany, już wiedział, że istnieje taka duża szansa, że będzie Helion Drop. Dobre uderzenie, bardzo dobre. Aż Gungwu Banda przestał uciekać probami, mam wrażenie. Okej, okay, 7 probek. O wow, i teraz jak powracają te ranne proby. Mam wrażenie, że kilka uderzeń było nie tu, gdzie trzeba, w Stalkera, a nie w probki. Że coś tak tutaj jeszcze lepiej dało się to zrobić. To nie jest i tak zły wynik, nie? Bo to... chwila. Czy ja widzę coś na minimapie czerwonego? A nie, to światło może tak pada, albo coś tutaj było nietypowego. W każdym razie... mimo wszystko tak, i tak to jest dobry wynik Spirita. 9 probek za 3 heliony łącznie, jest dobrze, jest Gucci. Gungwu Banda spróbuje 4 gateway'e teraz, no i pewnie Blinkstalkery z tym Forgate'em zagrać. Ale tak jeszcze wracając do tego mikrofonu i statywu, jak kogoś interesuje w ogóle taki temat, to moim zdaniem największy minus tego jest, że to nie jest z całej odległości od ust, że zawsze jest trochę głośniej, trochę ciszej. Wiadomo, można robić jakieś kompresory, jakieś patenty, żeby to zawsze było mniej więcej tak samo głośne, ale nie do końca jest, więc no. A tak to masz, statywem jest twoja głowa, idealnym statywem. O kurcze. Medivac z Helionem zniszczony. Jeszcze złapał supply bloka Polak, bo tutaj ten supply depot właśnie wyłapał Gungwu Banda. No to trochę słabo. Ten, zwłaszcza strata Medivaca i Heliona. Helion był w środku.
No i teraz pierwszy, większy test defensywy Polaka. Zelota zapewne do Prisma wleci, chociaż może nie musi. A Zelota do Naturala, Stalkery do pierwszej bazy, dziwne. Ale można i tak. Nie wiem w sumie do końca, o co chodzi z tym Zelotą, po prostu go straci. O nie, Steampunk zostanie anulowany. No, za daleko był Siege Tank. O nie, nie został. Co? Okej. Okay. To było mega dziwne. Mam wrażenie, jakby Gungo Banda nie oddawał strzałów tam, gdzie trzeba. Nie, no na pewno jakby oddał wszystkie trzy salwy, to powinno zostać zniszczone. Coś tu bardzo poszło nie tak. Coś źle kliknął. Nawet bardzo coś źle kliknął. Obserwer już dolatuje. Wczoraj widziałem porównanie obserwera tego właśnie obecnego z tym przyszłym, który będzie po balance patchu i faktycznie no zdecydowanie widoczna różnica. Teraz nie będą mogli łatwiej takiego obserwera zauważyć. Jakiś Azjata pamiętam, że się właśnie no, wysilił i zrobił sporo takich porównań typu Broodlord przed patchem, czyli aktualny, no i taki jaki ma być za jakiś czas. Jak wszystkie zmiany wejdą w życie. Dobra, super, Steampunk zakończony. To jest bardzo ważne, bo gdyby anulował z tego Steampunka Gungu Banda, no to tak już stworzyłyby się pewne możliwości dla Niemca. No tak, to myślę, że Spirit nadal prowadzi to. Teraz jak agresywnie podbiega. Podoba mi się, że zrzucił Steam, ale tylko na te jednostki, tak bardziej z przodu. O, po co na wszystkie? O, i teraz bardzo mądrze. O, wow! Uciekł jeszcze. Zdążył się zblinkować, a tank już obrócił lufę, żeby oddać strzał. Kurczę, no to by było fajne, to by było mądre to, co robi Spirit, gdyby nie to, że Gungu Banda to cały czas widzi, więc... Jak obrócił lufę znowu z tej tanki, ale też znowu nie uderzył. Kręcący lufami. Ale tego akurat nie widział Gungu Banda, się nie spodziewał. No i ma problem teraz, bo... Co z tego, że tutaj się... O mój Boże, okej, dobra, tu się może zblinkować jednak. Teraz pytanie, czy opłaca się rozstawiać tanki. O, dobra, wyrzucił je. No nawet, ej, to nie było takie złe, to co zrobił tutaj Spirit. Tutaj jeszcze miał Zgunia z chyba Immortala nawet. Dokładnie, tak, wziął tę bitwę Spirit. Ale on go zajeżdża masą. Aż miło patrzeć, jak po prostu wygrywa to Spirit, jak jakiś Hero Marine, który robi wojsko, atakuje. No i wygrałem, jakby czego nie rozumiesz. Po prostu jestem lepszy i wygrywam. Bez dużego wysiłku. Oczywiście to jest taka dwubazówka, jaką konstruuje Spirit, dlatego ma dużo więcej jednostek, ale trzecią bazę też można za chwilę zacząć grać. Za momencik wejście do bazy Protossa i prawdopodobnie koniec. No ale Steam, kochany, to inaczej trochę powinno chyba wyglądać. No ale i tak nie jest źle. Teraz można by obładować mediwaki jednostkami. Rozwala Polak baterię. No chyba po prostu czeka, aż zniknie. Dokładnie, aż zniknie Force Field 1 i 2, kolos zniszczony, Stalkery oczywiście są cienkie jak skóra na kaszance w walce z piechotą, proby też nie są jakoś szczególnie dobre, no ten kolos trochę fajnie pomaga, ale i tak aż taki mocarny to on nie jest. Doskonale. Poczekamy, aż się Gungu Banda podda, ale... O właśnie, ale jeszcze myślałem, że może chwilę poklikam. Lecimy, było 3, punkt dla Spirita. Na razie wszystko zgodnie z planem. Ale widać, że druga mapa będzie chyba całkiem szybka. O! I Spirit też wyjeżdża na mapę. Okej, jest ciekawie. Oczywiście w górnym prawym rogu Fabian Mayer, czyli Gungu Banda. No ale tutaj jest najciekawsze teraz. Gungu Banda, no nie wierzę. Nie, to się nie dzieje. Wow, okej. Spirit tutaj pojechał, jakby wiedział, że... Ja myślałem, że on tutaj ukryje koszary w tym miejscu, w dokładnie tym samym miejscu, w którym ma być Gateway, ale nie. Okej, okay, czyli Gungu Banda będzie podstępnym z zawodnikiem. Jak widzimy, Spirit też coś tutaj kombinuje. Aha, on po prostu robi eBay bloka. No to zachowanie dość popularne. Jeżeli chodzi o zagrywki Spirita, to bym powiedział, że no... stare hity. Będzie balance patch, POG, Ultran, dokładnie. Prawdopodobnie w styczniu jakoś. No na pewno nie przed Homestore Cupem, ani nie na Homestore Cupa, to by było bardzo dziwne.
i chyba wbrew zasadom całego cyklu EPT, ale no, powinno to być jeszcze przed Mistrzostwami Świata, no bo to by też uatrakcyjniło te mistrzostwa na pewno, że zawodnicy muszą wykombinować taktyki świeżo na turniej. Może ktoś wykombinuje coś, co jest mega silne, o czym nie pomyśleli twórcy tego nowego balance patcha. No i Gungwu Banda uznał, że uratuje swoją probkę recallem. Dobra, Spirit na szczęście się, że tak powiem, połapał. Po pierwsze zablokował trochę ekspansję Protosa, po drugie zobaczył, co się tutaj dzieje, że jakoś chyba probek mniej, czy w ogóle za mało rzeczy ma Protos. W sumie chyba po drugim gazie najprościej poznać, że go nie ma. I skoro go nie ma, to pewnie gdzieś indziej Protoss, no albo ma Proxy Gateway, albo w sumie nie wiem, może nawet Ninja Expansję gdzieś robi. Ale to wtedy też chyba inaczej by to wszystko wyglądało. Także Spirit wie, że coś się dzieje i wie, że bunkier jest potrzebny na rampie i to jest oczywiście prawda. Wow, ej, to Angry o tym nie mówił? Angry o tym raz na streamie mówił, pamiętam, żeby zrobić fabrykę, zrzucić na dół, zrobić minę, czy Heliona. O, to ja był na streamie u Angry'ego chyba pierwszy raz usłyszałem o tej koncepcji. Bardzo fajna. A chociaż nie wiem, czy on tego o TVT też nie mówił, no ale na Protossa to też nie jest głupie, nie? Że po prostu zrobimy Heliona, którym nie trzeba tutaj jechać, tak żeby Protoss to zauważył, tylko no, wężykiem, bokiem, sposobem. O, tutaj Stalker zobaczy Proxy Star Porta, ale na szczęście nie zatrzymał budowy tego budynku. No, adeptka nic nie może zrobić, na razie żadnych strat po żadnej stronie. Dobra, czas na może nawet trzeciego Heliona, czy nie? A, dwa Heliony. Może dlatego, że został wykryty właśnie. To ciekawe będzie takie. Troszeczkę. A, bo to może... A, bo Heliony chyba normalnie wjadą, a teraz jeszcze Marinę tym Medivakiem pośle. Taka będzie kombinacja spiritowa. Oj, niestety, ale chyba... Ej, dało się ciałem chyba zablokować Heliony na rampie. Chyba źle to zrobił Kungwu Banda. No niestety za to dobrze zrobił te baterie i teraz jak nie ma trzech Helionów, to na jedną salwę nie pada proba i jest jak jest. Okej, Medivac jak pofrunął po Heliona, żeby go odratować. Marinów tutaj zaraz będzie 7. Ale nie wydaje mi się, żeby była duża szansa na zadawanie obrażeń. Chociaż akurat w tej chwili jakiś potencjał tam jest, tylko Spirit się cofa. Najlepsze jest to, że jakby po prostu poleciał tutaj, to by może nawet objął prowadzenie. Tylko, że Gungwu Banda może wie, że Spirit raczej tego nie zrobi, bo dopiero co był w swojej bazie tyloma jednostkami, że niby nie warto. Okej, jednak Spirit idzie do przeciwnika. To jest oczywiście świetna decyzja moim zdaniem, no bo Niemiec nie jest gotowy. Pięknie jest, fajnie, bawimy się. Tutaj probek padnie co najmniej 10, może nawet 11, 12, jak Spirit będzie do końca atakować. Tego Medivaca, o właśnie, no właśnie, dokładnie w ten sposób, ale nie, no nie ratuje tego Marina, no nie, no Spirit. Co ty poczyniłeś teraz? Dobra, Mariny próbuje obiec do pierwszej bazy, bo żadnego Stalkera przy baterii nie rozwalą. Dobry też wybór, chociaż no lepiej było ocalić Medivaca niż próbować ocalić jednego Marina. O, tu już nic się nie miało prawa udać w sumie. Dobra, jest okej. Okay. Co jest ważne, to oczywiście... O, wszystkim się cofną Gungwu Banda. W ogóle tutaj dwie proby nie pracują. Też spory błąd. O, interesujące, bo zobaczcie, że wyciągną proby z asymilatorów, więc będzie grać Mazzelot i to już będzie chyba cały pomysł Gungwu Bandy na tę mapę. Wszystko na to wskazuje. Że już tylko zelotów zobaczymy do samego końca. No taka trochę chamska sprawa. Ale nie głupia. No bo przecież Teran nie będzie mieć steampaka jeszcze bardzo długi czas, a bez steama marinami na zeloty to nie robota. Powiem Polak tutaj zrobić chyba taką barykadę. Oczywiście w dalszym ciągu Niemiec nie zbiera gazu, tylko dostawia
No, 8 gatewayów łącznie. Polak wylatuje na kontrę Ravenem, jeszcze nie wierzę, może nawet by się tutaj mu przydała ta sprawa, ta jednostka. O, i to jeszcze będą zaloty do pierwszej bazy. No niestety, to w takiej sytuacji sztanki nie mają łatwego zadania. To Spirita gra, jakby się właśnie spodziewał bardziej, no, stalkerów oczywiście. O, i tutaj niestety, ale Steampunk zostanie zatrzymany przez zlotów. Bardzo dobre zagranie. I jeszcze Siege Tank. O, jest ciężko. Będzie ciężko. Od prawej strony oczywiście masa jednostek. Próbował się Niemiec przytulić do bunkra, żeby nie dało się go naprawiać z CV-kami, ale widać, że mu nie wyszło. Tutaj oczywiście zlotów dalej składuje. Okej, defensywa nie wygląda najgorzej. Niestety, no kolejny Siege Tank łatwo oddany. No i teraz czy tak coś tak naprawdę można zrobić? Raven powraca, tak. Też czuję, że jest tutaj dużo bardziej potrzebny niż w kontrataku. Trzeci i ostatni już Siege Tank pada. Inny będą kolejnymi jednostkami z fabryki. No jeszcze żyje Spirit. Teoretycznie ma więcej, ale on naprawdę musi sobie tutaj, no nie wiem nawet do końca jak pomóc. Bez Steama to jest po prostu słaba trochę kompozycja, ale miny, no. O, Stalkery zaczyna dodawać Gungwu Banda. Nie zbiera w ogóle gazu. To stać go na jeszcze jednego Stalkera. A tak, to już na pewno tylko zloty. Raven prawie zniszczony, ale no, jego dokończenie też w sumie nic nie da. Nie, no dobra, wytrzymał Spirit. Na szczęście. Nie, nawet ma więcej SCV, no to super. Islando. No i super, dokończony Warpism. Tutaj jeszcze, jak widzimy, kilka jednostek biegnie z drugiej strony. Albo mi się wydawało, albo słyszałem cyknięcie Battlecruisera. I co tutaj robił Spirit chwila, bo coś nie ogarnąłem. Tutaj w ostatniej chwili jakiejś akcji dziwnej z Medivaciem. I co to tutaj było chwila? Po co on wyciągnął te SCV tutaj? Co się stało? Co on atakował? A, Obserwera atakował, dobra. Powiedzmy, ale nie musiał wyciągać CV-ek do Obserwera, jakby te SCV wiertłem w powietrze nie atakują. Jakiś misklik tak zwany, ale i tak dobrze poszło. Kurczę, akurat Geralt zaczął mapkę, unlucky. Ale może Aristori będzie w tej sytuacji.